Teraz będzie o naprawie formuli. Mamy tutaj, która była przed chwilą podsuta, naprawiłem ją. Jak widać, już nie robi nadlewek, a wcześniej robiła. Czym to było spowodowane? A spowodowane było po prostu jakby intensywnym waleniem w tą drugą część. No i po prostu uderzając, nie wiem, czy to już chyba wcześniej było, po prostu jak tą formę, jedną z pierwszych, którą kupiłem właśnie w poczwórnych, i jakimś takim nieobitym gumą przedmiotem zacząłem to chyba uderzać i dlatego tak się stało. Od tej gumy też się tam gniata, ale nie aż tak bardzo. I po prostu wgniotłem sobie z czasem tą część, jak widać, tutaj, gdzie było najbardziej intensywnie uderzane. Jak to wejdzie do środka, no to po prostu o, który będzie się z drugiej strony tutaj wlewał, no zatrzyma się tutaj i zrobi się nadlewka. I ten zatrzask, to ta obcinarka nie będzie funkcjonowała tak jak potrzeba. Więc po prostu, żeby to doprowadzić do porządku i żeby wyglądało tak jak teraz i żeby nie było tych nadlewek, które pokazywałem, no to trzeba znowu wziąć sobie taki punktak, no obojętnie jaki, akurat jest punktak taki druciarski, ale nieważne, ważne, żeby działał, no i wsadzić go tu, w to miejsce, w te dziury, lekko puknąć młotkiem, no i mamy ten, formę naprawioną, jak nowa. Jeszcze sobie ją przetestujemy. Trochę nam wystygło, że tak od gadania. Nie powinno się za długo zostawiać formy. No, ale mam się zmarszczyć potem na tych kulach. No i powiedzmy, że wiadomo, że to, gdzie ta obcinarka była, widać. To, gdzie to tutaj jest trochę lepiej, prawda? To już nie jest idealnie, no ale niestety nie będzie idealnie, bo tak jest, że forma się zużywa. Zużywa się szybciej albo wolniej, zależy od tego, jak się użytkuje i szanuje. Ja akurat nie szanowałem na początku i są tego teraz efekty. Ale jak mówię, na błędach człowiek się uczy. No. Niestety, no mówię. Czasami będą się pojawiały takie kwiatki nam. Poza tym taka forma to była problem z tym tutaj, z tą śrubą. Ona już jest luźna, nie da się jej dokręcić, po prostu gwint się zerwał. To też będzie miało wpływ. No i co? Po prostu trzeba lać po brzegach, ołowiem jak naj. Jak na mniejszej temperaturze ustawiamy sobie tak, jak się da, więc zależnie od jakości stopy. Czasami oksydowacymy to jest, wtedy można obniżyć temperaturę, ale lekko pukać, to jest właśnie to, powinno lekko schodzić. No jest lepiej, zależy po prostu od tego, jak ostrożnie będziemy to lać. Już prawie jest niewidoczna różnica między tym a tym, co było zniszczone. Bardzo ostrożnie po brzegu. Tam już nie za bardzo chce się lać, bo coś nam podeszło, jakiś syf się zagnieździ w założę. Dlatego możemy usunąć właśnie wiercą z tym gwintem tutaj. No, i to po prostu lekkie puknięcia i powinno zejść bez żadnego szaleństwa. No i całkiem, powiedzmy, są te kule przyzwoite. Strasznie już defektów nie mają.
trzeba zachowywać pewne zasady, żeby takie wykonywać. Nie? No. Proszę bardzo. No to wszystko na dziś.